Jest piątek 24 lutego. Witam w minucie z IT. Sklep Mozilla Marketplace zostanie otwarty dla deweloperów 27 lutego podczas targów MWC. Użytkownicy zostaną do niego wpuszczeni nieco później. Dostępne w nim będą aplikacje sieciowe oparte na otwartych technologiach takich jak HTML5 oraz na interfejsie programowania aplikacji Mozilla. Umożliwi to deweloperom pisanie i rozprowadzanie aplikacji działających na wszystkich platformach. Adobe pracuje wraz z Google nad Pepper API. Jest to nowy interfejs łączący przeglądarkę z jej wtyczką. Został on wykorzystany przy implementacji Flash Playera w Google Chrome dla platform z procesorami 32 i 64 bity. Już niedługo implementacja w przeglądarce Chrome będzie jedynym sposobem na uzyskanie nowego Flasha w systemie Linux. Przyszłość LTE w Polsce leży w rękach Urzędu Komunikacji Elektronicznej. To właśnie UKE ma zamiar przeprowadzić przetarg, który ma wyrównać szanse na rynku częstotliwości 1800 MHz. Odbędzie się on jeszcze w tym roku. Pasmo to jest kluczowe dla LTE i dla sieci Play, która bardzo chciałaby oferować swoim klientom dostęp do tego typu usługi. To wszystko na dziś. Miłego weekendu i do zobaczenia.